Okej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie, moi drodzy. Jesteśmy w naszej ulubionej krainie. Co tu się dzieje? Jak się wyciszało? Muszę porozmawiać z policjantami, bo tu się coś nie zgadza. O kurde, jaki fajny chinok tam stoi. Ja nie mam chyba DLC, to nie mogę nim latać. Nie da się wypłacić pieniędzy. Market. Gdzie są wytrychy? Kurde, no ale... Nie mam tyle pieniędzy, gdzie jest, kurde. Gdzie tutaj jest? To jest bankomat? Coś nie działa chyba. A może się go jakoś inaczej używa. Shift P, okej, dobra. Może ktoś zapomniał go zamknąć, tego chinoka. Jakie durne teksty czasem na czacie piszecie. O kurde, nie mogę do niego wejść, bo nie mam DLC. Kupuj. Boże, kupuj są to DLC. Gdzie to jest to? Helikopter. Co? 12 euro! Boże, za 12 euro, żeby do niego wsiąść. Wsiąść. O, ktoś tu śpi. Nie możesz okradać ciał, czemu? No kurde, nie mogę ukraść z niego nic. Bo trzeba mieć DLC. Boże, czym oni? A na działko chociaż mogę wsiąść? Prawy strzelec. Kurde, nie mogę na lewy strzelec. No też nie mogę. No nie wierzę w to po prostu. Muszę mieć DLC. O Boże, utracono sesję. Czemu tak się stało? Serwer się... A, bo jest godzina 15. Może restart robią. Pod Windowsem mam. Co mam pod Windowsem? Pod Windowsem mam bank? Nie działa. Bank pod Windowsem sprawdzałem. Nie no, ludzie, DLC będę kupował za, kurde, za 80-100 zł. No wiem, że nie mam DLC, no to wiem, że nie mam. Ale nie wiedziałem, że to mi aż spowoduje, że nie będę mógł ukraść helikoptera. Dokładnie, wejście do helikoptera za 12 euro jest. O, masakra. Dobra, miły 97. To nowy sub, ale to tak naprawdę nie jest nowy sub, bo mi już 10 miesięcy z rzędu subuje. Dzięki miły za tego suba. Dobra, jest serwer się ten. Chcemy do niego wejść. Picture not found, może nam się uda wbić. I wbijamy teraz. No właśnie, jakbyście mieli w CSGO, podbiegacie, nagle chcecie AWP wziąć, a tam jest... Marksman DLC, AWP, kurde, skórka węża. Nie wolno podnieść, bo DLC nie macie za 100 zł. I co wtedy? Wiecie co, mi się wydaje, że ja na G2 bym znalazł te DLC taniej, ale nie chce mi się teraz tego szukać. Zresztą pewnie po restarcie już nie będzie tego helikoptera, no bo go schowają gdzieś, nie? Niech ja zobaczę. Arma 3 DLC. Arma 3 DLC bundle. Kurde, 100 zł. Arma 3 Marksman DLC. Arma helikopter. Boże święty. Karc. A karc jest tylko za 6 zł. Arma 3 rosyjski bundle 65. Nie wiem, może by na rosyjskim akurat DLC rosyjskie to można by było kupić chyba, nie? Czy nie wejszłoby? No, DLC, żeby przygodę robić na Altis. DLC. No, ale w ogóle mi, kurde, okroili mi bank. No, miałem ileś milionów mi ludzie dali. Oni chyba jakiś wipe robili na tym serwie czy coś. I nie ma pieniędzy. I nie ma pieniędzy.
Nie wiem, co się stało z pieniędzmi. Ja w ogóle mam do Army. Mam taką scenę do Altis. O, kontynuuj. I ta scena powoduje, że nie widać SMS-ów za bardzo, a widać czat. Się ten serwer obudzi cały. Patrzcie, można zobaczyć. Strasznie dużo rzeczy jest na tym serwerze. Giełda Kawala. Co to jest giełda Kawala? Dealer narkotyków. To znamy. Dealer żółwi. O! No tak, ale skąd my weźmiemy broń na żółwie? I ja bym na ławicę żółwi to bym popolował trochę. O. Może w sklepie nurka jest broń. Byśmy se pomponem na żółwie popłynęli. A najfajniej to by było, jakby nas coś helikopterem zrzucił na żółwie i my byśmy po prostu akcję kłusowniczą zrobili. O, jesteśmy, kurde, ludzie! A, czekajcie. Ludzie, szykujcie się! Przygoda! Dobra, Kawala. Bo muszę iść na policję się dowiedzieć, co się stało z moimi pieniędzmi. Muszę to wyjaśnić, bo doszło do rabunku najprawdopodobniej. Właściciel serwera Maro. Kimkolwiek jest ten Maro. Kto to jest Maro? Dobra, idziemy na policję. Helikopter już nie stoi. O, są policjanci. Muszę tu wejść, czekajcie. Halo, policja! Halo, czy pan jest policjantem? Halo, proszę się zatrzymać! Kurde, nie wiem, może mnie nie słychać. Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Dzień dobry, o co chodzi? Dzień dobry, panie policjancie, ja chciałem pana zgłosić, że normalnie spałem kilka dni, muszę się przyznać. Tak się porobiłem, że spałem kilka dni. Budzę się i mam wyczyszczone konto bankowe. Czy panowie coś o tym wiedzą? Tak, był wipe. To co ja wiem, był wipe. O Boże, a ja kurde byłem bogaty, teraz jestem biedakiem zwykłym. No nic, to idę zbierać brzoskwinie. Do widzenia. Tylko legalnie. O, dziękuję. Dziękuję. Dobra, to idę, to już nie muszę na brzoskwinie, teraz idę na marihuanę, ale ci. Moi drodzy, udało się. Dostaliśmy 200 tysięcy od sierżanta Miśka. To jest prawidłowy policjant na pewno. Ta wpłata nie zostanie zmarnowana. Ona idzie na fundusz narkotykowy nasz. Na fundusz narkotykowy ona wpłynęła. Mam nadzieję, że mi wybaczy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj. Siema czerwona. Jakie fajne kolorowe samochody mają. Na legalu sobie tu idziemy. Po chodniku oczywiście. Biegamy. Strażnik Teksasu. Okej. Tam strażnik Teksasu uciekł. Nie wolno tu zabijać ani rabować w tej strefie. Witam wszystkich! Market odzieżowy. Ubierzmy się jak ludzie. Ubrania. Plecaki. Plecak za 20 tysięcy. Dobra, ale kupuję go. Wielobranżowy, no to narzędzia do naprawy. Kup. Kup. Apteczki. Kup, 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 kup. No kto, wizor, kup. Okej, okay. Ej, no elegancko to działa. Wiecie co? Powiem wam. Market wielobranżowy. No i w markecie kupimy sobie. Zip dice nie chcemy. Skalpel, wytrych C4. Kurde, no nie, no nie, no wytrychy nie, no dzisiaj nie, nie, nie wytrychy.
No ale zarwało. Licencje. Prawo jazdy. Kup. Boże, jakie to jest wszystko drogie. O Boże, prawo jazdy osobowe jest za 3000. Co ja za prawo jazdy kupiłem? Co się tak gapisz na mnie, co? Ostrożniej od z tym tego wzrokiem. Mam kurde oczy. Kurde, ostrożniej z tym wzrokiem. A tak w ogóle nie masz spodni, nie wiem czy zauważyłeś. No kurde, faktycznie. Nie wiedziałem, dzięki. Czekaj, czekaj, chłoptaszku, czekaj na mnie! No i uciekł. Bez spodni, kurde. A ja potrzebuję pomocnika dzisiaj. Uuu, 600 tysięcy mam w banku, ktoś mi dał, kto to był? Udajemy taksówkę. Dobra, zatyczki do uszu wsadziłem. Na razie jedziemy na legalu. O! O! Mam nadzieję, że nie wiedzą, co siedzi w mojej głowie dzisiaj. Bo siedzą tam niegrzeczne rzeczy. Nie wszyscy myślą, że jadę na brzoskwinie, dlatego mam żółty samochód jak brzoskwinia. Na, 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 na. Panie Jasiu, jakby pan chciał zrzut na żółwie, to pisz profus. Kurde. Nie, zrzutu na żółwie jeszcze nie robimy. Zrzut na żółwie to jest zapasowa akcja. Zrzut na żółwie to jest zapasowa akcja. My tu mamy trochę inny plan. Tylko żeby konfidenci, wiecie, nie podpuścili. Z dupy nie strzelili, nie? Leci za nami, jakby tak. Cześć, co chcecie? Ostrzec. Armii czasami trolują, spawnują sobie itemy i napadają, a policjantów zabijają wszystkich. Wow. To słyszeliście taką akcję? Wszystkich policjantów zabijają, no to dobrze. Tylko nam pomogą tym. Albo mi się zdaje, albo jestem. Czemu ten kop ciągle mi wyskakuje? Co, jak to wyłączyć? Nie masz na licencję na marihuanę. 150 trzeba mieć, dobra. Skąd ja wezmę teraz 150? Jak usunąć ten napis z twarzy? Dobra. Strasznie głośno mam, ale wiecie, mam tak głośno grę ustawioną i przyciszam tutaj, bo chcę słyszeć, jak do nas mówią, nie? Czyli musiałbym jeszcze 100 tysięcy wyciągnąć z banku. Czy tu gdzieś będzie bankomat w pobliżu mnie? Suszarnia marihuany. Salon ciężarowy. Myślicie, że przy salonie ciężarowym będą te? Wyszedł nowy świat w Plants vs. Zombies. Boże, to ja dzisiaj kręcę odcinek. Dobra, dziękuję za tą informację, Peginning. Peginiek. Muszę się przelogować, inaczej nie zniknie. No, ale jak ja się przeloguję, znaczy musiałbym pewnie wyjść z tego. Nie, za... O fuck, jaki wariat. Uuu, obóz. Widzieliście go? Chyba chce się ścigać. I ustawienia tagi off on. I czekajcie. Kurde, dzięki, to jest profus, to jest spoko, ziomeczek.
nam tutaj pomógł. Wiecie co, tam chyba nie będzie, nawet mi się tam jechać nie chce, bo tam nie będzie pewnie bankomatu. Czy dam Plants vs. Zombies 2 na live? Ale Garden Warfare to jeszcze nie ma, tego takiego zwykłego to nie, to ja na YouTube'a, wiecie, wrzucam odcinki. Dobra. To żeby nas nie przyczaili zaraz za prędkość albo za coś. No, ja tak sobie tutaj tylko chodzę, jakby co. Proszę się mną nie przejmować. Czy ktoś wie, jak się zagląda do bankomatu, bo nie umiem? A, dobrze, już umiem, panie, ja się już dobrze, umiem. Proszę chodzić. 100, raz, dwa, trzy, wypłać. No, to teraz jadę na brzoskwinie. Czy ktoś chce zbierać ze mną brzoskwinie? Powtarzam, brzoskwinie. Jak się nazywasz? Ja chcę. Zuchu. Dzień dobry. Dobra, chodźcie tutaj, tu jest ekipa na brzoskwinie, na bagażnik wsiadać. Proszę mi tutaj nie wytrychować moich tych, mojego brzoskwiniowozu. Dobra, wszyscy są gotowi? Oczywiście. No to jedziemy. Zgoda. Chłopaki, muszę wam zdradzić sekret. Nie jedziemy wcale na brzoskwinie. Mam nadzieję, że domyślaliście się tego. Domyślaliście się czy nie? Mam gnata na... Ja chcę na jabłka. Kurde, nie, jest codename brzoskwinia, okej, ale to brzoskwinie naprawdę nie są brzoskwiniami. Brzoskwinie są marihuaną, okej? Jak, jeśli policja nas złapie, to mówicie, że my tylko na brzoskwinie i samochód jest żółty, bo to jest brzoskwiniowóz. Tylko najpierw podjedziemy sobie po ten, po licencję, bo ja nie mam. Macie licencję na marihuanę? Nie, ale mam pieniądze przy tym. No to kurde, zaraz się zaopatrzymy w licencję i będziemy suszyć marihuanę. Tak w ogóle to mało rozmowni jesteście. Kto tam, kto się w ogóle odzywa z tyłu? Kolega z gnatem, tak? Oczywiście, że ja. A jak się nazywasz? Nawet nie wiem. Martwy Panowicz. Będę do ciebie mówił Martwy Panowiczu, ok? Ok. A tam koledzy z tyłu, co siedzą? To jak się nazywają? Ja jestem Kaperosław. Kaperosław, ale który to ty jesteś? Taki murzyn. Tak w sumie na was patrzę, to obydwoje takie murzyny jesteście, kurde. Trochę. O kurde, chyba pan Exidalit będzie żygał. Kto będzie żygał? Od czego? Ledwo żeśmy zjechali z drogi ubitej. Musicie być wytrzymali. A ja mam nitkę, ja mogę tutaj przytapiać. No to czekajcie. Tutaj musimy się zaopatrzyć w licencję i zaraz jedziemy po towar, po brzoskwinie. Dobra, ja już jestem zaopatrzony, czekam na was w aucie. Kurde, nie słyszeli mnie. Siadają. Dobra, chłopaki, kurde, jedziemy teraz. Pamiętajcie, brzoskwinia hasło. Okej? Okej, dobra. Dobra, ale dalej kolega w pasiastej koszulce się nie odezwał. Ja nie wiem, czy on nie jest konfidentem. A ja to widzę, że... A to ty jesteś, dobra. Temu koledze z przodu. No właśnie ten kolega tutaj z przodu. Kolega coś... obok. Kolega co siedzi z przodu obok mnie, to nie wiem, czy to jest prawilny kolega, czy nie.
Podpiszę, że panu tapicerkę obrzyga. Trzeba go chyba zabić. Aha. A, bo ja nie wiem, jeśli ktoś coś, wiecie, karteczkami podaje tutaj wiadomości, to ja nie wiem, bo ja nie umiem czytać. Do mnie można tylko mówić. Nie mam okularów, chciałem się przyznać. Nie wziąłem okularów ze sobą. Ja mogę tłumaczyć panu. To proszę, w razie czego, jakby coś pisał, to proszę tłumaczyć, bo tak jak mówię... On w ogóle ma jakieś dziwnie, jakby jeden okular ma przez oko mu przechodzi. Chyba miał wypadek i mu tak zostało. Czy mógłbyś się na mnie spojrzeć, kolego, po mojej prawej stronie? Kurde, no rzeczywiście, okular musiał wbić w czaszkę i nie mogli pewnie go usunąć. Boże święty, aż się przeżegnał. No tak to wygląda naprawdę. To jest imigrant. No nic, dobra. Czy wy żeście kiedyś brzoskwinie zbierali? Policja, JP. Stary, ale żeś mi powiedział, tylko żeby nas nie ścigali. Na razie wszystko na legalu musimy. Zgodnie z przepisami. Żeby się do nas nie przyczepili, okay. Nie? Jakby co? Czekajcie, ja spojrzę na mapę sobie tylko. Muszę zerknąć na mapę. Sad brzoskwiniowy, huta, stacja benzynowa. Krypto i malemba. Dobra. Czy ktoś stoi na bagażniku, albo mi się zdaje? Ja będę salutował. A, tutaj się... Tylko się niech pan nie przewróci, bo tu śmierć. No, dobrze. Proszę uważać tam, kurde, na stojaka to jest niebezpiecznie. Jeszcze przyhamuje mocniej i, kurde, polecisz, kolego. Proszę przez tunele nie przejeżdżać. Nie, będzie ten. Jak coś, to damy znać, jak będzie coś niskiego. W razie czego, gdyby tu był jakiś ten, jakaś kontrola, bo dostałem tajną wiadomość, że może być kontrola na drodze, no to my jedziemy tylko zatankować, nie? I wracamy na brzoskwinie zaraz, do sadu. Okej. Wszyscy jesteście legalni tutaj, żeby się nie okazało, że ktoś z was jest nielegalnym imigrantem na Altis. Ja trochę gnata tutaj mam. Gnat w gaciach, kurde. Każdy czasem ma gnata w gaciach, ale powiedz ten... A już go jem. Czy to jest legalne, czy nie? Jak nie, to schowaj go gdzieś pod ten, pod tam... Tam gdzieś, już, nie wiem, dobra. Do bagażnika wciśnij. Pod czapkę sobie to schowałem. Pod czapkę, okej, okay, dobra. Jedziemy sobie. Wszystko legalnie. Tak legalnie jeszcze nigdy nie było. Tu, o kurde, minęliśmy stację benzynową, ale powiemy, że tu nie ma paliwa, albo nie, że tu jest za drogie, jedziemy dalej, sprawa. Uwaga, o, nie! Bójcie. Uwaga! Nic się nie bójcie, nie mówcie tylko JP. Czekajcie. Sytuacja JP. Ja stanę i wysiądę. Halo, co się stało? Statyk posterunkowy miły, to jest tylko rutynowa kontrola, proszę się nie martwić. Ach, proszę bardzo. Muszę pana skuć. W porządku, no my właśnie jedziemy... Proszę Państwa, jest pory, mu dolega, przy już jestem. Nowa kontrola, w grandzie trzeba sprawdzić się... Nie, chyba wszystko jest w porządku, mówię. Ale, halo! Na brzoskwinie sobie jedziemy legalnie. Halo! Naruszenie praw osobistych, ja tu nie prosiłem, żeby pan dotykał. Proszę mnie wypuścić. Wszystko zgłaszam do prokuratury. Jakiś fajny samochód jedzie. Panie Ekstrali, my sobie odjedziemy na... Chyba jakiś właśnie transporter on pojechał sobie bez 17 sprawdzenia. Wytrychów, proszę pana. Co ma pan na swoje usprawiedliwienie? Ma pan broń, a nie na pan i te... Boże, 17 wytrychów i broń. Kogo ja wiozę na te brzoskwinie? To są tylko moi pracownicy, nie wiedziałem, że to tak. Będę musiał panu mandat i skonfiskować broń. Nie, tutaj konfiskować broń nie trzeba, Kurde. Wszyscy dobrze czują. Boże, gdyby panowie widzieli, jakie robaki czasem z tych brzoskwin wyskakują, sami byście nam broń dali. Ja jestem czysty. Tak, proszę, znaczy ogólnie za posiadanie broń bez licencji jest... Że tutaj panu coś jest dolega. Więcej, no ale ja w mieście panu mam, bo tam bierze, nie. Będzie mandat, proszę pana. Widzę takie wytrychy. Kurde. Panie posterunkowy, bo ja bym jeszcze go na alkohol zbadał. On tutaj dziwnie od niego... Spirytusem ciągnie. 50 tysięcy. Spirytus to z zalewy. Spirytus to z zalewy brzoskwiniowej. Panie, no to ja tak jak mówię. Marynowane brzoski. Życzę miłego dnia panom. No to są ciężko pracujący ludzie tutaj. Do widzenia miłego dnia. Tylko że brzoskwinki nie w tą stronę.
Czekaj. Nie, nie, my po paliwko jedziemy, bo musimy sobie dotankować, a tutaj takie ceny wysokie strasznie. Proszę zobaczyć, za diesla 21 gąbek. To tyle to mnie nie stać. Jedziemy na następnej stacji, na pewno będzie taniej za miastem. Dobra, chłopaki, udało się. Czegoś zapomnieliśmy? Nie, chyba wszystko jest git. Oj, przewróciliśmy pachołek. Mam nadzieję, że nas za to nie porobią. Kurde, tak skręciłem, w sumie mogą się domyśleć, gdzie jedziemy. Co myślicie o tym? My jedziemy zbierać ziele lecznicze. Kurde, brzoskwinie, powiedz jeszcze raz, my jedziemy zbierać co? Brzoskwinie. Dobra, i w takiej wersji się trzymamy. Brzoskwinie. Brzoskwinie, kurde. Czekajcie. Ale prędkość. No kurde, 110, tyle to żeście chyba nigdy nie jechali, co? O, bio. Co, ktoś strzelił do was? Co? Halo, co się tam stało? Co biją? Kogo biją? Będę waszą tarczą. No nie no, jak ktoś strzelił do nas, to jest bardzo źle, to znaczy, że nas wykryli tutaj. Lecą, huronem lecą. Ale kto leci? Ale to nie policja. Chinookiem? Policja ma takiego, widziałem. Jedziemy spokojnie, ja mam potężny broń, rozwalaj. Kurde, powiem wam, że celują w nasze pole. Tak jakby trochę. Chyba trzeba ich zabić. O kurde, chłopaki, czekajcie, czekajcie, bo mam telefon, zaraz wracam. Zaraz wracam. Czekajcie. Dobra, dobra. Okay. Wskakiwać z powrotem! Wskakiwać! Dobra, co mi ominęło? Bo odbierałem telefon, zagapiłem się. Jakaś ciężarówka koło. Ale jaka? A taka różowa! He. Kurde, czy to jest prowokacja policyjna tam? To są konfidenci. A co, czy to mogą być jacyś rebelianci? Prawdopodobnie tak. Ale są dobrzy i źli rebelianci? Czy są tylko źli tutaj? Są dobrzy i źli. Większość jest zły. Są jeszcze tacy średni. A znacie któryś? Ja jestem takim. Że sprawdzimy zaraz, którzy to są. O! Coś dupło. Chyba coś wybuchło. Czekajcie, bo... U! Dymek się unosi. Dać dawaj, dawaj, uważajcie. Sprawdzajcie, jak coś to mówcie, uciekamy, okej? Okay? Ja będę strzelał. Taranuj, helikopter taranuj. Nie, nie taranuję, bo może ci są dobrzy. Halo! 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 I co, kto to? Henry. Czy oni nas chcą porwać? Henry Blackburn. O nie, kto to jest Henry Blackburn? Czekajcie. On jest chyba zły, trzeba go strzelić. No nie wiem, kurde. Ono chyba chce zabrać. Oj, chyba linkę nam ciągnie jakąś. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nie, czekaj, bo będzie przygoda. Nie, nie, nie. Tak, 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 lecimy. Przygoda. I wio! Co teraz? Ciekaw jestem, dokąd nas zabierze. Głowę mi odetną. Nie, wydaje mi się, że ten jest dobry. Chyba zostawiliśmy jednego z naszych, wiecie? Bo sobie tam stoi teraz. Kurde, chyba sam, chyba sam został, trzeba było wysiadać, kurde, speniał po prostu. Gdzie my lecimy, powiedzcie mi?
pierdol. Ale chyba dostajemy pierdol. Kurde, nie wiem. Nie, chyba będzie dobrze. Ło! Nawet nie wiem, komu SMS-a wysyłać. Ona... tam... O nie! Kurde, uwaga. Wyżej! 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 O mordę, nie. O fuck, na skały nas ciągnie. Kurde, trzymajcie się tam bagażnika, okej? Okay? Nie, trzymajcie się mocno bagażnika, przeżyjemy to. Ja wstałem. Kurde, ty to jednak jesteś odważny, akrobata taki trochę. Wiem, patrz, teraz. Teraz to siadłeś. Gdzie on nas zabiera, powiedzcie mi? Ale taki pilot średni, bo do tego podnoszenia coś tak zabierał, żebyśmy zdążyli 20 razy uciec, jakbyśmy chcieli, nie? Skaczemy do ekranu. Kurde, wiesz co, jakbyś skoczył, to by było. Ale czy byś zanurkował? A co, na górkę czy na bombę? Wiesz co? Z takiej wysokości to chyba na bombę byś musiał. A jeden pan tutaj ten czarny krew ma jakoś na twarzy. Co pan ma taką krew na twarzy? Ja mam krew na twarzy? Nie, tutaj ten pan z tyłu taki ma czerwony. A, to on ma tribala na twarzy narysowanego. Tradycyjne kolory jego kultury na pewno to są. No i co a pan on jak tu się trzyma? Tak kto i pan? Ło! Chyba to będzie wyhamował. Beczka. Po co on nas tutaj? Myśmy tu byli już po licencję. Ej, gdzie na suszarni? Powalimy się. Przecież myśmy w suszarni już byli, chłopie. Kurde, wieś nas na marihuanę. Weźcie mu tam SMS-a, napiszcie, że mu się pomyliły miejscówy. My nie mamy nic do suszenia. Ty tam! Nic nie słyszymy! Kto nic nie słyszy? Halo, halo! Ktoś coś mówi! Kto to mówi? To ten pilot. Krzyczy. Ale kto to mówi? Pilot? Pilot śmigłowca. Nie, to ja mówiłem. Kurde, ja nie wiem... Ale ktoś z boku coś krzyczy. To ja krzyczę. Nie krzyczysz ty. Aha, ty krzyczysz do pilota. Tak. A, ale on cię nie usłyszy przecież, on ma słuchawki. A no dobra. Trzeba mu SMS-a napisać. Jak on się nazywał? Henry. Henry. Henryk. Telefon. Kurde. Henry. Odstaw nas na wrzos i nie, bo... O, wysłałem mu. Powiedziałem mu, żeby nas na brzoskwinie odstawił. On jest jakiś dziwny ten koleś. Chyba nie wie, nigdy nie zbierał brzoskwin, tak mi się wydaje. Co za typ? Halo. Kurwa, widzę je. Kurwa. O, żyjemy! Myślałem, że urwie nam nogi. Uciekaj, to policja, policja, uciekaj. Ty, zabili mnie. Kurde, czemu nas zabili? Kto mnie zabił? Boże święty, ktoś mnie zabił, wezwę tego, pogotowie. Jeden przeżył, patrzcie, ucieka. Oj, gdzie to moje ciało leży? I się rozbił, on wsiadł na kierowcę i uciekał i się rozbił. Co za ziomek. Dobra, czuję, że zaraz przyjedzie ten. Pogotowie.
No i co? Dostałeś nową prywatną wiadomość, ale nie wiem jaka prywatna wiadomość, bo to się nie wyświetla jak ja nie żyję. A po prostu umarłem. Są medycy, przecież był medyk jeden, patrz, na blokadzie stał medyk. Musi przyjechać policja z medykami. Łódzkie pogotowie, kurde, może mi pawulonik jeszcze podadzą. Możesz się zrespawnić, to chyba mówić zrespić chyba. Albo zrespawnować, a nie zrespawnić. Nie ma medyków, jak nie ma? A, medycy online, zero, kurde. A policja mnie nie może podnieść. No kurde, bo ja mam plecaczek za 20 tysięcy. Kurde. No jak może nie być medyków żadnych? Kurde, no jest rzeczywiście zero i żadnego w pobliżu. No i co teraz? A oni się tu strzelają. No nie, no to się odwróć, no. O Boże, i straciliśmy pieniądze. No nie wiem, co kto nas zastrzelił, nawet nie wiem. Bank został napadnięty. O, to mi się podoba. Boże, ja tu tylko stoję. Co się stało? Ale nie, byliśmy razem na Barysku. Na Brzoskwiniach? O, tak, Brzoskwiniach. Kurde, ten samochód wygląda jak brzoskwiniowóz. Możemy się za... Kurwa, zabił go, nie wierzę. Zastrzelił go. Ja wpadłem mu pod koła, to nie jego wina była przecież. Kurde, taka sytuacja. Medicinal marihuana, kurde. Fajny samochód, muszę taki kupić na marychę. Czy na samochodzie jest nerwarian? Tak. Dobra, odwróć się kawala, spał. Halo? Gdzie mnie zrespiło? Aleluja. Dobra, dźwięki ciszone. Biegniemy na rynek. To jest Bob Marley. Te ludzie, nie uwierzylibyście, co się stało. Ten jest rudy, łysy. Dobra, jesteśmy w banku, zdeponuj, przelej. 100 tysięcy, wypłać. Dobra. Sklep odzieżowy. Mój samochód! Ej, to mój samochód! Kurde, dzięki za przywiezienie samochodu, czekaj. Zaraz jest, zaraz jedziemy. Zdeponuję pieniądze. Skąd mam 208 tysięcy? Miałem 100 tysięcy i wydałem. Ktoś mi...
D. Jesteś bohaterem, człowieku. Poczeka, naprawia się. Tribalak. Nie, nie, on ma fajny wygląd właśnie, nienaprawiony. Jest elegancki. No. Proszę nie naprawiać. Jedziemy. No właśnie. Jedziemy, jedziemy. Może wygram? Kolego tam z tyłu. Nie. Na bagażniku. No. Czy ty przed chwilą zastrzeliłeś Boba Marleya? Tak. Za co, kurde? Czy ty jesteś poszukiwany teraz? Nie. O fuck, ale żeśmy przywalili, jak dzik w sosnę, przepraszam. Poniosło mnie. Ktoś za nami jedzie. Ale jakieś ludzie na kurde. No. Coś trąbi, może mu w koła trzeba strzelić. Co ty na to? Panie, wiesz pan... Panie, nie jedź za nami, cholera jedna. Aż żeś mu powiedział? Ale żeś mu powiedział? Strzel mu tak dwa razy w koło, to się przestraszy. Nie jedź za nami. Ty przyznaj się, że nawet nie umiesz strzelać z broni, tylko tak nosisz, masz pan. O, fuck. O kurde, wypadek, uciekać. Nie, nic się nie stało, jest w porządku, nie uciekać. Panie, jak pan jeździsz, kurde? O, panie, bo pan wjechał na... Weź, panie, panie, kurde, panie. Panie, no to jak tak można, no? Panie, no panie. Jasiu. Musiałem mu powiedzieć. To wyperować trzeba, no. Czekajcie, jak ja to zreperuję? Ja mam naprawę, jak to się używa tego naprawiania? Lewy window. O, no i reperuję, nie? O, idę tutaj. Jakiś 10-latek wbił chyba na serwa. Panie, ja się widzę tu na tykę prawie. Panie, co? O! Co tu tutaj się dzieje? Kurde, ktoś tu coś mówi, jakiś koleś z padaczką albo coś. Kto to tak gadał? Chłopaki, bo ja... Kim ty jesteś? No kurde, kolejny wypadek. Uciekamy, uciekamy, szybko. Uciekamy, uciekamy. Kurwa, kto tak staje? Panie, panie, stój pan, kurwa. Pan, kurwa. Uciekamy. Walne frajera. Was biją nas. Uciekać. Padł. O kurwa, ty nie żyjesz! Halo! Halo, mamy trupa! Kurde, chyba mamy trupa na bagażniku. Czekajcie, musimy to sprawdzić, ale za chwilę. Musimy zjechać do baraków. Szybko wyskakuj i otwieraj bramę główną wjazdową tutaj. Wracać wina. No i że tam kurwa ryje, no nie jedziesz w głąb mnie. Dobra, wjechał. Dobra, chłopaki, przegrupowanie. Mamy trupa. Chyba na bagażniku. O nie, zniknął. Kurde, a ty jesteś cały we krwi. Tribalu. Tak cię będę nazywał, tribalem. Nikt się nic nie... A, bo ty mówić nie umiesz. No tak. Znaczy, mów, no, z niemową. Kurde. Ale widzę, że kolega... O, fuck, ktoś tu wbiegł. Kim ty jesteś? Halo, kim ty jesteś?
Halo. Boże święty, wszyscy nie umieją mówić w tym świecie. Ja umiem mówić. No to kurde, co się tam podziało wszystko, że doszło do szczelanin, nasz kolega Jasiu, zginął. Panie Jasiu, no bo co? Panie Jasiu, ja tutaj zginąłem na papie, ja poznaję pan. A, to ty, no właśnie poznaję, dobra, to wskakujemy i jedziemy dalej. Panie Jasiu, ja mam tu broń dla pana, tak wam... więcej, jak pan chce. Będę was tam... Ja mam tu broń dla pana. Nie chcę żadnej broni. Nie chcę broni, bo ja muszę na legalu być. Okej. Dobra, jedziemy dalej. O fuck, to nie on? Urwał se koło. Co za typ. O kurde. Nie wyrobił na zakręcie, frajer. Dobra, jedziemy dalej. Jak ty ja tak szybko wróciłeś do nas po śmierci? No ja panie wziąłem se najszybsze auto i przyjechałem tu. A, czyli to tak. No to ja muszę elegancko, się to mi się podoba. Na księdzu skarpecie. A to ksiądz Skarpeta cię zabił? No tak. Widziałeś to w jego oczach, że jest księdzem Skarpetą? To szatan, nie ksiądz. To szatan, nie ksiądz, dokładnie. Dobra, jedziemy. Musimy szybko tutaj coś uzbierać, jakiegoś suszu tego narobić. No taką mamy misję dzisiaj. Czy ty jesteś na to gotów? Jestem gotów na wszystko. A czy nasz kolega Tribal też jest gotów na to? Musisz go zapytać, bo ja nie wiem, nie umiem się z nim porozumieć w ogóle. Tylko te karteczki piszę. Panie! A nie obok tutaj, z tą czerwoną buzią. Halo? Mów mu Tribal. On tak się nazywa od dziś. Tribal. Rybal. Dobra, kurde, ziemia obiecana, moi drodzy. Wyskakujemy, pakować kieszenie, wszystko pakować. Okej? Okej. Nie ma to jak marihuanka. Zebrałeś trzy konopia. Szkoda, że nie jestem czarny, tak jak kolega Tribal, pewnie bym szybciej zbierał. Takie duże ręce ma. No ja nie jestem czarny na pewno. Ja chodzę na siłownię, jestem umięśniony. Ty kurwa, no nie wiem, czy jesteś taki umięśniony, trochę taki chuderlak z siebie. Kurde, coś leci. Jak coś, to uciekamy. Dobra, za szybko leci. Kurde, poznali się na nas? Chyba nie. Myślicie, że to policja? Chyba nie, co? Nie. Nasz samochód ma brzoskwiniowe maskowanie, więc jest spoko. Chce ktoś broń, bo mam parę rzeczy tutaj w mojej kaburze. Aż to moje jakieś. Nie, bo będzie sytuacja, kurde. Chociaż już mam konopię, to już mogę broń wziąć. Jakby ktoś chciał, to kurde, dziecko. Halo. Nie, ja to miałem. Chodzi. Dzień dobry. Ktoś to się odzywa do chyba nas. Co mam tutaj, macie. Dobra. No to teraz mają przerąbane. Teraz się ciebie boją. Ile jeszcze tej konopi mogę zebrać? Trzydzieści pięć już mam, tak? A, już mam max. Dobra, ja już jestem pełny. Mogę jechać. Jedziemy. Dobra.
Dobra panowie, ale teraz jak już będzie sytuacja, to już nawet nie zatrzymujemy się na policji. Okej? Okej. Pamiętam. Okej, pamiętam, że tu, ja tu brzoskwinie tylko wiem. Od razu strzał. Teraz to już się nie wytłumaczysz na brzoskwinie, już nie przejdą. Teraz trzeba strzał w głowę od razu policyjny i uciekamy. Dobra, kurde, jakiś typ nas goni jakimś czerwonym samochodem. Rozjebać gdzieś tam pewnie po drodze, już wleciał w jakiś kamień, bo go nie widzę. No, już się tam wrył w trzy krzaki po drodze. Dobra. No to ja teraz, panowie, jestem w trybie, kurde, rajdu policyjnego. Teraz już nie ma szans, żebym po prostu się zatrzymał gdziekolwiek. Pisaliście się na to, tak? No to dobrze. To się rozumiemy. O kurwa, policja. Musieliśmy złamać zasady. Uciekaj, uciekaj. Sytuacja JP. Sytuacja JP, kurde. On nawet się nie skapnął, żebyśmy przejechali. Goni nas, czy nie? Nie, to tego wziął, bo tam wjechał w jednego. Dobra, opłacało się. Jeszcze strzały słychać z tyłu. On przejął na siebie naszą winę, kurde. Ale jeśli podał kolegom informację, że żółty pick-up i przełamał przez bramki się, to będzie przypał, kurde, zaraz. Sytuacja JP będzie całkiem... Kurde. Mam nadzieję, że kolczatek... O kurde, żeby kolczatek nie rozwinęli. A nie, to niby czarny. Jak kolczatki rozwiną, to jest koniec. Dobra, 140 jedziemy przez miasto. Czujecie to? Czujesz jeszcze tą prędkość? Czujesz draseczkę? Jak zarzuca? Zarzuca, kurde, ale jestem, kurde, rajdowym kierowcą tak naprawdę. W razie czego otworzę drzwi, żebyśmy mogli uciekać. Otworzyłem czy nie? Chyba tak. To nie jest ten koleś, który tam był wtedy na polu? Chyba nie. A to jest mój ziomek, spokojnie, on będzie na to kartony. Tak? A, dobra. Już go chciałem na piasek sprowadzić, żeby mu się koła zablokowały. No dobra, a co jeśli czekają na nas? Tak jak wtedy nas rzucili i zginęliśmy? Jak będą do nas strzelać? Panie, kurde, ja mam tutaj oko sokoła. Oko sokoła? To ja będę cię musiał na górce wysadzić oko sokoła. Żebyś to zbadał. Okiem sokoła, okej? Okay? Ja mam dobrą broń, nie wiem czy też trafię. Ja się w budynku gdzieś schowam, bo to katiba. No katiba, kurde, nie z takiej katiby umierali. Dasz radę. Dobra, ale nie zapomnijcie o mnie. Patrzcie na swojego ziomka, czy do niego strzelają, czy nie. Coś tu słyszę po lewej. O, jest jakiś ziomek na górce był i uciekł. To ksiądz Skarpeta. To ksiądz Skarpeta, on kosę ma z tobą. Pojechał gdzieś tam do tyłu. Dobra, teraz na szybkości zjeżdżamy, wymieniamy, uciekamy, ok? Odpalamy może najpierw jeszcze. Co ty na to? O, ktoś auto zabukło. To czerwony, twój kolega. A. Czekaj, wycofam. Na eleganckości, żeby było kulturalnie. Dobra, i szybko. Suszuj marihuanę. To twój kolega podbiega tam za krzakiem, za murkiem, z bronią? To on tutaj? To mój. Witam was, prawiniacy. Witam, kurde, my tutaj suszymy towar, proszę nas osłaniać, bo tu jakieś siły nieczyste, ksiądz Skarpeta. Ksiądz Skarpeta, wysłannik szatana tutaj się zbliżał. Wiem.
już go namierzamy. Dobra, ja już wysuszyłem. Dobra. Skakiwać. Szybko, szybko, szybko. Co on tam jeszcze robi? Nie wiem, panie. Wiem, a co on tak stoi tam? Dobra, dobra. Idę po to. Kurde, niech on tutaj biegnie, szybko. Co on robi? Kurde, co on robi? Ja mu powiem, panie. Co on, ceny negocjuje z tym typem? Ej, ty, chodź, szybko. Zbieramy się. Chodź, chodź. Chyba strzelają. Szybko. Szybko, chodź. Wsiadaj, zostawiamy go. Halo, chodź. Wsiadaj. Olego. Dobra, zostawiamy go. Chyba nie chce współpracować. O, jedzie, leci, jedzie, leci. Je leci, dobra. Dobra, czy ktoś z was może wypróbować towar? Kurde. Czy ktoś z was może wypróbować towar? Czy jest... Ja mogę przetestować. Testuj. Wkręty tylko, chwila. O, ktoś za paniczkę, bo ja kurde zapomniałem, kumple. Kurde, odpalaj od samochodowej. Dobra, od tłumika odpalę. No i co, nie ma dymu, nic? Czekaj chwilę. Ja sprawdzę. Co to za marihuana? Co to za marihuana? Czemu ona nie działa? Gówno nic mnie nie kopnęło. Powiem ci, że... Kopię. Chyba ci kurde serce ci kopnęło. Żyję. Zawał masz. Po tej marihuanie nic się nie dzieje zupełnie. To jest jakiś lewy towar nam. Chodźcie, rozprowadzimy to pod szkołą. Okej? Okay? Okej, okay, bo banki robią chyba, wiesz? Ty schowaj tą broń z bagażnika, bo nas zatrzyma policja. Ja tu ochraniam, pan się nie martwi, żeby tu jakiś kurde... policyjny pies tutaj nie pojechał, wie pan, co jest. Idzie na krawędzi. Dobra. Chłopaki, to sprawa jest prosta. Oczy dookoła głowy. Stajemy wokół szkoły. Zaczepiamy ludzi, rozprowadzamy dystrybucję, okej? Okay? Ile jedna działka kosztuje? Za ile sprzedajemy? 30 za gram. 30? Kurde, jak 30 za gram? Bo mi się nie opłacało tam jechać, chyba 3000. To 3000. 6000 jedna sztuka. Dobra, chłopaki, teraz tak, wychodzimy. Ja idę do szkoły tu kurwa, mi wyszli już. Chłopaki, słyszycie mnie? Tak, tak. Ja idę do szkoły i tam będę siedział w pokoju na górze, a wy idźcie i popytajcie ludzi, kto chce kupić i jak coś, jak chce kupić, to go do szkoły niech do mnie wpadnie, okej? Okay? I potrzebuję ochroniarza też na wejściu. Dobra. Darmowa marihuana. Jaka darmowa za 3000? Co za ludzie? Kurwa, darmowa marihuana, co za głąby mieli. Dobra. Moi drodzy, jesteśmy tu. To jest szkoła. Dobra. Tutaj dajmy. Kurwa, słychać ich nawet tutaj przecież. Tak, tak, właśnie. Proszę. Kurde, jakieś strzały słychać. Dzień dobry. Kurde, wiesz co masz robić. No.
Jak się nazywasz, tylko najpierw powiedz. Halo? Andrzeju, no to klękasz teraz. Andrew. Kurczę, nie dam rady, wiesz, kolana mi się nie zginają. Kurde, musisz. Zostałeś zaprowadzony tutaj w pułapkę. Tarzio, kolana mi się nie zginają, mogę tylko leżeć. Kurde. Dobra, żartowaliśmy. Tak naprawdę chciałeś kupić trochę towaru od nas? Pewnie. Wszystko widziałeś, więc nie masz wyboru. Jest 1000 za gram. Ile chcesz? Kupię marihuanę. Biorę pół kilo. O, chłopaki, ktoś tam chce kupić marihuanę. Biegnij. Jeszcze, frajerze. Idźcie go tam, zaprowadźcie go tutaj. Przyprowadźcie. Ile chcesz? A ty ile chcesz gramów? Halo, halo. Powiem ci, że biorę jeden. Dobra, zaraz ci dam jeden gram marihuany. Jak się jeszcze raz nazywasz? Andrew. Kurde, ale naprawdę melon, nie ściemniaj, bo nie wiem, nie mogę ci... Melon, dobra, mielon. Mielon. To holować do tego płacika, czy jak? No dobra, niech wam będzie. Masz i kurde, tysiaczka dawaj. Bo nie wyjdziemy tam. Czemu nie wyjdziemy na zewnątrz? Dajesz tysiaczka? Nawet mi nie trzeba. Jak się nazywasz? Jasiu. Zapamiętaj to imię. Jestem Jasiu. Dyku, możesz się wywalić z samochodu? Nie $1, tylko $1000. Mielon, nie rób mnie tutaj w konia, bo z jeden strzał i koniec. O nie! Są interesy, panie, a pan nie wydziela. Stary, już myślałem, że cię zrobię, nie? Dobra, idź, wychodź, jakby ktoś chciał z twoich znajomych coś ten, to ich tu przyprowadź. 10% dla ciebie. Pan płaci tysiaka, bo pan to nie wychodzi. On już zapłacił tysiaka, proszę go nie bić. Mieliście iść, idźcie do dzieci na zewnątrz i tu sprowadźcie tu dzieci, młodzież. A dobra, już idziemy. Umieram, już po mnie. Nie umieraj, weź sobie zapal i będzie wszystko dobrze. No, dobra, nie, żyję. Ktoś tam coś krzyczy z zewnątrz. Dobra, idziesz stąd, bo tu się tłum robi. Kurde. Co się stało? Gdzie? Który? To ty? Ja! Chcę kupić marihuanę! Kurwa. Nie wiem, czy nie jesteś za młody na taki towar. Nie. To jest prawdziwy altisijski towar. A gdzie tam? Paliłeś... O kurde, będzie grubo. Paliłeś kiedyś coś takiego? Nie. A co cię skłoniło do tego? Czyżby nasz system marketingowy? Ile klientów przyprowadziłem. Nielegalna kokaina. Witam, kurde. O kurde, czekajcie. Najpierw obsłużę tutaj tego jednego pana. Ile pan gram chce kupić? Proszę, dwa gramy. Dwa gramy. To będzie 2000. Jak się pan nazywa jeszcze raz? Ile będzie? Bo tu trochę głośno. 2000. Zapraszam. Kurwa, ile ludzi. Dobra, jak... Okej, dobra, już ci daję. Panie medyku, marihuana lecznicza, najlepsza na rynku. Dokładnie, taki... Licencjonowana? No, my mamy licencję na nią. Zapraszam przedstawić mi certyfikat. No, ja mam tutaj u siebie jest napisane licencja na marihuanę. Ale proszę zobaczyć. O kurde, jak tak mnie pan poleczy tutaj, bo się potknąłem w chaszczach, to ja panu za darmo odpalę z 2 gramy na takie lecznicze, na próbę. 800 też widać, kurczę, co byście robili, że tak wszyscy ranni? A czy to pan jest profesorem Andrzejem słynnym? Chyba dużo wiedzieć, panie. Tak? A, to wiedziałem, dobra. To już tutaj daję trochę. Tu. Przepraszam bardzo. O, to jest tam murek. Proszę, 5 gramów. Ja marihuany. To dla pana za darmo. To pierwszy towar leczniczy jest gratis. Proszę leczyć ludzi nim, żeby byli zdrowi. Przepraszam bardzo. Jeśli pierwszy jest gratis, to dlaczego ja musiałem płacić?
Bo to jest pierwsza medyczna. Jest panie, czy pan wygląda na profesora medycyny? Dokładnie, to jest profesor Andrzej słynny na cały Maltis. Przepraszam bardzo, co ja tutaj mogę dostać za 2000? Za 2000 może pan dostać... Pierdol! Kulkę! Nie, żartowaliśmy, to proszę, taka heca proszę była. Wyjść, proszę wyjść. Za 2000 może pan 2 gramy dostać. Pan się przestraszył. Proszę wyjść. Dobrze, 2 gramy. To proszę najpierw pieniądze podać. Ja nazywam się Jasiu, tak jak mam napisane tutaj na tych... Dobra, proszę zostawić pana profesora. Dobra, mam teraz dla was informację. Co się dzieje? W budynku jest bomba, nie ruszać się. O nie. O nie. W budynku jest bomba. O Allahu. Kto strzela? Proszę nie strzelać. O, dziękuję. Już panie, już daję. Mogę wyjść. 2 gramy, kurde, daj. Dobra, trochę dystrybucji już zrobiłem tutaj. Dziękuję bardzo. Dobra, proszę i proszę kolegów też zachęcić, zaprosić tutaj. Zapraszamy ponownie. Czy wy mnie okradliście? Ja tutaj. Proszę nikogo nie okradać tutaj. Panowie, to jest ta wasza marihuana, słabiutka, nie działa, nie kopie. No właśnie, bo ona wchodzi tylko jak jesteś chory na raka. A pan profesor wygląda jak okaz zdrowia. Raka. No to jest bardzo no. Interesujące. Kurde, nie wiem czy nasza miejscówka, żeby nie była ten skompromitowana za niedługo, bo... Panowie, ty. Jak chcecie... A, siły policji się zbliżają! Uciekać! Policję widziałem przez okno! Policja, uciekamy! Tyłem, tyłem! Lewa, lewa. O fuck, policja nas goni. Trzymać się! Policja! A, uciekajcie! Kurwa, akcje nam niszczą. Marihuaniczną. Ja się połóż. Szybko za mną! Uciekaj! Uciekaj! Złapali! O ja je wiem, coś strzelają! Run for it! Run for it! Run! Do fury! Szybko za mną! Szybko za mną! Dawaj do wodu! Uciekamy! Kurwa, uciekamy! Bagiety jadą po nas! Szybko wsiadać! Dobra, ej, nie, to nas podważy. Dobra, wsiadamy, spalamy, panowie. A, udało się! Panie! Strzelają, strzelają! Rura! Rura! Tutaj! I tu! Zabili T-800. Kurde, kto to jest T-800? Czekaj, czekaj, kto zginął? Czekajcie. Czy ktoś z nas zginął? Chyba jesteśmy wszyscy, co? Mówcie do mnie, bo ja nie wiem, czy wy żyjecie, nie. Czy... Ten... Kurczę, ten tek... Jestem tu nowy. 800. Ty jesteś nowy? Myślałem, że ty z nami tutaj zbierałeś, Boże Skwinie. Stary, jestem nowy. Wkradłem się w wasze szeregi. O kur... Te 800... Potajemnie. No dobra. No dobra. No nic, no to jedziemy. No udało nam się uciec. Musimy tu gdzieś do naszej kryjówki tajnej się dostać. Wiecie gdzie ona jest? Tak. Pewnie, że nie. No to jedziemy tam w takim razie. Kurde, ale jak oni nas nakryli, powiedzcie mi. Konfidenci, panie. Konfidenci musieli pewnie być. O kurde. To jest nasza hacienda. O kurde, przywaliłem, czekajcie, sorry. O kurczę, nie, coś nie wyszło. No trochę tak, calculated wszystko było. Nie, musimy znaleźć dom. Pustostan musimy znaleźć. Tytuł ATSP, widzę radiowóz, radiowóz. Gdzie? Do nami, plecy, radiowóz. Boże, ej, czekaj, przesądzę się do tyłu. Będę mógł strzelać. Szybko! To jest radiowóz? Za szybko, kurde, JP gonią nas! Strzelaj im w koła, strzelaj im w koła.
tajniaki nas gonią. Wal z koła! Ma gonią pościg! Ale ucieczka. Rozwaleni? Udało nam się. Okej. Chyba ich zrobiliśmy. No to git. Żeby nas nie złapali, bo jedziemy w stronę kawałek. Nasze koło jest już czerwone. Czujecie to, jak się rozgrzało? Brawo, Marceban. Coś przed nami dobry jedzie. Dobry ciebie strzelec. Chyba Kevin. Joker pisze, że psy go złapały. Podobno EDZ puścił z dupy. Kto to jest EDZ? Jakiś konfident. Jakiś konfident. Mamy go na liście SMS-owej? Trzeba mu wysłać wiadomość. Jeśli puścił z dupy, to pewnie ma rozwolnienie. Możliwe. Rozwolnienie policyjne. Kurde. O, koło nam się naprawiło. W jaki sposób? Opatrzność Boża. Chyba tak, chyba tak. I co, jest on na liście SMS-owej? Kurde, no nie dogadam się z wami. O, fuck, policja. Wow, policja, wow. O, kurde, śmierć. O nie. Wysiadaj. Wysiadaj. Wezwij sanitariusza. Wezwij sanitariusza. O Boże, jak mi ręka zwisa. A to nie moja chyba. Nie, to ja. O nie. O nie. Kurwa, złodzieje mnie okradają. Poznaję cię po twarzy, chłopaku. Boże, czemu ten policjant nie odgania takich szabrowników? Bagiety nas zastrzeliły, kurde, na mieście. O! Policja, straż, znaczy, ten... pogotowie. Czekajcie, bo on mnie podnosi. To musi być szybka akcja. Będzie żyje. Proszę żyje. Pana, dostanie pan mandat w wysokości 50 tysięcy za handel narkotykami. Dziękuję. Jazdę z wysoką prędkością i niebezpieczną jazdę. No nie wiem. Czy zgadza się pan na przyjęcie tego mandatu? Panie Jasiu, dostaje się mandat z niebezpieczną jazdę. Panie kolego, lawetę nam usunęli z medyka. Uciekłem. Kurwa, nie mam mnie. Nie mam mnie. Uciekamy! O kurwa, dostałem czymś. Dostałem. Dostałem czymś. Co to jest? Czy ja umieram? Kurwa, co to jest? Patrz, pobieg dalej, ominął mnie. Kurwa, nie! Aj, złapał mnie, co to było? Boże, jakiś gazowy. Kurde, co się dzieje? Czekajcie, bo nie mogę się odzywać. Jak mnie tak skuwa. Witam, panie Jasiu, to za zbieganie, co? Ach, bo to po wypadku byłem w szoku, aż mnie poniosły nogi po prostu. Nie wiem, co się stało. Pierwszy raz mi się tak zdarza. Taka sytuacja. Dobrze, to dzień dobry, jest pan też rynkowy numer. Witam pana serdecznie. Chcę panu postawić mandat za ucieczkę przed policją. Ale którą? Znaczy kiedy? Pan panu Miśkowi. No przed chwilą. A, przed chwilą, no nie, no to była farmakologiczny szok. Proszę zapytać lekarza, że takie rzeczy następują czasem. Kurwa, nie wierzę w to. A! Porwanie, dziękuję. Dzięki za to porwanie. Czy to ty?
czekajcie. To ja. Już was zajebiście. Szybko. O, uciekajmy gdzieś. Odstaw mnie nie wiadomo dobra, gdzie. Kniemy. Nie wierzę. Nie wierzę, że on powalił policjanta i mnie ukradł. Kurde, elegancko to zostało wykonane. Jeszcze nigdy nie zostałem tak porwany. Uratowany, porwany. Już nas szukają, kurde. Kurde, bagiety już jadą. Może do oceanu mnie wrzuć. Tam mnie nigdy nie znajdą. Może, możesz ze mną płynąć w oceanie, czy nie? Nie, nie mogę. Wow, wow, wow. No uważaj, uważaj. A kiedy, kto mnie może rozkuć? Wytrychy trzeba kupić i wtedy będę mógł się rozkuć. To weź mi gdzieś odstaw, kup wytrychy i ja będę czekał. Dobra. To trzeba cię schować. Schowaj mi gdzieś w jakimś budynku. Schowaj mi ją do śmietnika, do śmietnika. O, to dobry pomysł. Kurde, za śmietniki, tam nie będą mnie szukać. Bo wrzuć go na drzewo. Za czemu stoimy? O, miejsce święte. A, tam jest policja. Widzi pan? Proszę. Schowajcie mnie. Dobra. Jak on przez ścianę przebiegł? Jakieś lagi mam chyba. Kurde. No a... Ej, przeskoczył przez... Jak on to robi? Jak on przeskakuje przez te płoty? Jakiś bóg w grze, czy co? Dobra, chyba tutaj będę mógł cię zostawić. Dobra, kładź mnie tutaj. Będę czekał, tylko weź twarzą do drzwi, żebym widział, kto wchodzi. Dobra, czemu nie w środku? Dobra, biegnij, biegnij po wytrychy. Kurde. Przyszedłem towarzyszyć ci w twojej niedoli. Kurde. Co to za niedola? Dobrze, że mam takich przyjaciół, którzy mnie uratują zawsze. Jestem ciekaw, kto ukradł całą marihuanę z mojego plecaka. No to już będę leciał. Co to ty? Przyznaj się, że to ty wziąłeś marihuanę. Nie, no żartuję. Dobra. Ale ktoś grzebał w moim ciele, widziałem jak upadłem. Rozkuwasz? Płaci pan albo idzie pan do więzienia. Osłaniajcie czy policja nie idzie? Policja nakryli nas! Niech pan co on kurwa robi? Czekaj, ten się rozkuwa. Ten w ogóle... Jest, zabił go. Szybko, szybko, szybko. Teraz to już jest JP pełne. On nie strzały ucieka. Coś tam zwiewa z rynku. Może ktoś jest konfidentem jednak z nas. Kurde, ale jeśli masz problem z tym, że strzeliłeś, to... U, udało się. Uciekamy. Uciekamy. Teraz zostaje nam tylko łobuzerka. A ja nie mam broni żadnej. Kurde. Mama mówiła, że wpadnie w złe towarzystwo. Tak to już jest w tym świecie. Jednego dnia... Czekaj, ktoś tu jedzie. Jednego dnia jesteś kurde uczniem szkoły. Następnego jesteś dealerem. O, ktoś biegnie za nami z bronią. A, to tribal. Dobra, halo. Chodźcie. Co, idziecie? Ale pan ma gnata. No, gnat w gaciach prawie.
Tu jest taki trzciniasty teren, tu nas nie znajdą nigdy. O, zawsze chciałem być targany. Moglibyśmy tu założyć wioskę i robić po prostu wioskę rebeliancką w tych chaszczach. I tu żyć, całe życie tu spędzić. Ktoś jedzie samochodem tam. O ile to? Konfidenci. Myślisz, że to konfident jest? Ale nie wiem, sam wiecie. Chodźcie na skały, zobaczymy co się dzieje w mieście. Skały. Mamy lornetki? Nie. Kurde, ja nie mam lornetki. A ja czekaj, mam. A kto to? Nie! Przyznaj się, co ty tutaj robisz? To Piotruś Pan! Ja jestem Piotrusiem Panem i biegnę do Nibelandii! No to biegnij, kurde, bo tutaj jest niebezpiecznie. Stój! To moja Nibelandia. On pobiegł do swojego ale świata. A Jasiu, czekaj, tam padło tutaj lornetkę. O, gdzie jest ta lornetka? Bo ja muszę zbadać chyba teren. O, w kamizelce. Tobo. Dla was prezenty tam. Jakie... Co on tu gada w ogóle? Czekajcie chwilę. Ja mam kolczatki. Kolczatki! Dajesz kolczatki! Dawaj. Ja pilnuję, czy nie jedzie policja. Gdzie ta kolczatka, bo nie widzę. Uuu, dostałem! Kolczatka, jak to działa? Musisz to rozłożyć. Y i użyj. I zakładzisz to drogę. Dobra. Pochodźmy na razie tutaj. Jesteś dziwny ludzie. Halo! Kim jesteś? Przedstaw się! Trzeba uciekać, panie Jasiu, bo tutaj się konfidenci zbierają. Trzeba uciekać. Kim jesteś? Dzień dobry! Mów ja imię jestem swoje. Tutaj. To nie jest miejsce dla jestem ciebie. Zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. To chodź za nami, bo robimy dzieci akcję. Dzieci gonia. To chodź dzieci szybko. Dzieci gonia tu. Chodź szybko, nie podniecaj się tak, bo się zaraz jesteśmy popłaczesz. Nami. Kurwa, jaki synek. Jaki. Co tu się dzieje? Mam chytry plan, wiecie? Zaraz się dowiecie wszystkiego. Jaki to plan? Kurde, słychać policję już. Nie nadgonię. Mamy nielegalne kolczatki. Cicho, siedzieć za murem wszyscy. Chować się w krzaki. Policja gdzieś jest. Policja, chłopaki. Wyjadą, uciekaj. Kurwa! O nie, co powiedział? To psy! Jechamy do Nibelandii! Pieprzaj to! Pieprzaj Jasiu! Wyjadę! Czekaj, nie umiem tego wyrzucić! Kurwa, chłopaki, mam kolczatkę, nie umiem jej położyć, jak się to robi? Nie ma wyrzutnik. Położyłem. Położyłem kolczatkę. Jasiu do samochodu, kurde. Czekaj. Otwierać! Otwieraj! Czekamy na ciebie, otwieraj! Lela! Lela! Uciekajmy! Szybko! I co mi maczkę bije? Halo, halo! Dawaj! Strzela policja! Strzela do nas! Szybko! Dobry! Jaka brawurowa ucieczka! Tak się robi, nie zapominam o wycieczkę. Strzelają tam, wypuśćcie mnie, to ja rozłożę kolczatkę zaraz na głównej drodze.
jeszcze, żeby nas nie gonili, okej? Okay? Okay? Dobra, jak podjedziemy, to się podziewali. Tutaj. Dobra, dobra, rozpadaj. Tu muszę, tu. Tu jest wąski przesmyk, tu na pewno będą jechać. Dobra, tu na pewno będą jechać, wąski przesmyk. Tego się nie będą spodziewać. Dobra, panowie, dajemy. Dajemy. Jedziemy na mieć. Na mieć. Człowieku, od razu ma ta... Co się dzieje z nami? Na dwóch parach, proszę to robi? Nie... Stun, Jasiu, stun. Proszę się nie popisywać, moi drodzy, jest... Dobra, panowie, szykujcie się. Moi drodzy, jest brawurowa akcja, Jasiu, na którą... Jasiu, a chcesz zobaczyć? Nie chcę nic zobaczyć, zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem, jaka jest brawurowa sytuacja, ale nie... Nie zmuszam was, żebyście jechali wszyscy z nami. Jeśli ktoś nie chce brać udziału w tej brawurowej akcji, to niech od razu zrezygnuje. Rozłożymy kolczatkę pod posterunkiem policji. Ja czuję? Nie, rozłożymy kolczatkę pod posterunkiem policji. Montażnika w czubkach. Kto jest za? Ja ci mogę doraźnie, ale co innego w czubku dać. No to proszę pod posterunek policji, ale przesmykami tajnymi drogami, po cichutku. Ja poproszę taki podkład profesjonalny, jedna nutka. Stój, Spider, Spider, stój, czekamy na nich. Na kogo wy czekacie? Co to w ogóle są za ludzie, to nas wzięli? Chwilę, poczekamy na siebie. Ktoś dał mi nerkę. Użyj? Kurde, klan Dynamo jedzie za nami. Chyba właśnie zjadłem czyjąś nerkę. Uuu, taki samochód, jakbym miał go-kart, to by było nieźle. O kurde. A takie możemy panu zafundować. I pod policję bym podjechał, szybko kolczatkę rozłożył. Co wy na to? I jeszcze im drifta przed wjazdem. Chyba, okay, chyba ty, Jasiu, chcesz, to wyciągniemy i frita CKM i się pobawimy z policją. Nie, nie. Ten mały go-kart będzie, po prostu będę niezauważony przez miasto, przejadę. To będzie akcja sabotażowa, a wy już tam będziecie jechać i normalnie osłaniać sytuację. A Jasiu, a chcesz może broń? Nie, nie chcę broni, tylko kolczatkę rozkładamy. W ogóle jedziecie w złą stronę, chciałem zauważyć. No nie wiem, czy oni nas porywają, czy co oni robią. Czuję, że mamy przejebany. Chłopaki, czemu wy jedziecie w przodu? Czemu jedziecie w przeciwnym kierunku niż powinniśmy? A wie pan, że mamy tu prawdopodobnie administratora serwera? Nie wiem, co to jest administrator serwera. A te panowie odezwij się. Nie wiem, co to znaczy. Tutaj jest głównym bossem na tym serwerze, głównej mafii. Główny chuj. A wtedy smaruje pępek marmoladą i potem zlizuje. Też tak robię. Ja nic nie wiem. Kimkolwiek by nie był, to jedziemy w złą stronę. On się smaruje Nutellą i daje murzyna. Kurde, nie wiem, co oni robią. Jadą w złym kierunku, tu nie będzie żadnych fajnych akcji. Na zadupiu, wiecie? Niestety. Kurde, nie wiem, panowie, co wy robicie? Jedziecie w złym kierunku, w jakieś pole wywozicie. My jedziemy w las. Tu nie ma nic w lesie. Jedziemy na grzyby, bo zaczęły wychodzić świeżo po deszczu. Kurde. A pierzaki tu rosną. Papieżaki. Kurde, ktoś zasadzi i będzie dobrze. A jebło. Nauczcie się jeździć, Boże. Zgadza się wszystko, marcepanie. Wróćmy na rynek i zróbmy tam alamo. Rozłóżmy kolczatki i wołajmy policję o pomoc. Nie, pod posterunek policji trzeba podjechać. Tylko potrzebuję go karta. Przejąć. O, jest go kart. Kurde. Halo. Dobra, i pod posterunek policji jedziemy. No.
Dobrze się jeździ go-kartem. Czekajcie, jadą za mną czy nie? Chyba jadą. Dobra, oni są szybsi w ogóle. No, go-kart jest niezły. Kurde, go-kart jest najlepszy. Na 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 na. Jedziemy, jedziemy. Kolczaka będzie rozłożona szybko. So, dałem ci go karta. Powiedz, że Fuzi to ziomal PS, kocham cię. Kurde, Fuzi jest ziomalem. Ale ja wolę dziewczyny, bo nam dał go karta. Ale teraz musimy jechać. Zrobić sabotażową akcję policyjną. Czekajcie, policja. Dobra. Zaznaczyłem ich na mapie. 1,8 km. Już tu ładem jechał. Piękny zachód słońca. Ja tu kolczatki wcześniej nie rozłożyłem. Fuck. No jasne, że rozłożyłem. Kurde, kolczatki mamy, zajebisty to jest. Nie chcę być w gangu. Ktoś mi do jakiegoś gangu zaprasza. Dobra. O fuck. Człowiek podjechali blisko. Jasiu, jedź! Co on teraz przywalił? Dobra. Chować się wszyscy! Kurwa, co za dzieci, JP na 100% i będą wołać. Panie Jasiu! To dobry punkt obserwacyjny! Zbierają nasze bardzo kolczatki! Dobry. O nie! Policjanci przejmują nasze kolczatki! Kurde! Proszę do nich nie strzelać! Straciłeś naszą pozycję obserwacyjną! Dokładnie, to jest pozycja obserwacyjna, to pokojowa! Zrobić. Kurde, jadą tu teraz! Kto strzelał? Policja była, a ty strzelasz! Odpowiadaj za swoje grzechy! Odpowiadaj za swoje grzechy, jak dokonałeś! Boże święty, co się tutaj dzieje? Proszę nie zabijać policjantów! Kurde, wracaj!
swojego go-karta i uciekam stąd, bo tu jest strzelanina. Połamałem se nogi! Kurwa! Nie wierzę, że sobie połamałem nogi! Połamałem se nogi! O masakra! O masakra! Kurde! Teraz nas muszą ponieść, ma szyszka. Kurde. No, o nie, nie ma żadnego medyka niestety. No i drodzy, nie ma żadnego medyka. HWDPJP100%. Tak śpiewa cały grochu. Jak to tam było? O, no i tak, ale policja, powiem wam, bardzo taka przyzwoita, kurde. Nie robią nic złego. Zachowują się dobrze. Nie chcą mnie do więzienia wsadzić od razu. Więc jest okej. Kurde, patrzcie co się stało. Moi wierni koledzy siedzą przy moim ciele. Niczym, kurde, przy relikwii. Co wy na to? Muszą powiedzieć, halo, słychać mnie? Czy umarłem? Kurde, jakby jakieś modły księdza Skarpety powinni przyprowadzić. Uważam, że ksiądz Skarpeta powinien odpławić tutaj zaduszki. Albo dziady. Co wy na to? Muszą być dziady, jest akurat mroczny wieczór. I procesja. Ciekawe, czy ksiądz Skarpeta nas słyszy. Kurde, nie wiem, czy ksiądz Skarpeta przyjedzie. Może być i ksiądz Paweł, kurde. Którym się gada? Kapslokiem się gada, tylko trzeba sobie kropką ustawić, na którym kanale. Kurde, co mi ciało okradają? No nie wiem, chyba się nie pojawi żaden ksiądz. Kurwa, no plecak mi ukradł. Widzę cię, złodzieju. Ach. No i drodzy, no i mnie okradł jakiś cwel. A go dojadę, czekajcie. Jest, kurde. Naprawdę, jakiś koleś mi plecak ukradł z mojego ciała. Już tam biegnę w mojej koszulce Jacka Danielsa. O nie, to policja! Uciekamy! JP 100%! Co za chłopek jakiś? Nie wierzę, że tam jest taki typ. Gdzie jest gokart? Może stoi jeszcze? No, już ukradli. Tutaj jestem! Tutaj jestem. Co się tutaj dzieje? Jasiu, Jasiu, gdzie jesteś? Musimy zrobić przypał z policją. Co się tutaj stało? Czy to zgon? Nie mam pojęcia.
nie da się okradać zwłok, to jest słabe. Nie mam pojęcia, pojechał policjant. Ciała leżą na ziemi. Halo, pan jest tam, co tam jest. Jak to panu? Pan jest zdrowy. A ja panu nie dałem, ja komu, ja innemu komu dałem. I kaj mnie tam pan prowadził. Jesteście ze mną? A to bardzo przepraszam, to panu nie chciałem. Dobra, ty jesteś tribal, to ty nie umiesz mówić. Mam broń jakby co. 11 naboi. Dobra. Musimy iść. Wracamy. Chodźcie chłopaki za mną, to tajna akcja będzie. Albo w sumie w drugą stronę, tylko żeby mnie policja nie zatrzymała. Strzelkę. Właśnie nie wolno tak chyba zabijać kogoś jak sobie. O. Jasiu, dzięki. Czy to jest mój go-kart? Poproszę o otworzenie, jadę. Dzięki, jedziemy na rynek. On nie ma świateł. Go-kart nie ma świateł. Ale nim rzuca. Kurde, tu się nie da przejechać. Gdzie ja wjechałem? Krawężnikami pojechać. O, fuck. Dobra. No nie można komuś strzelić w głowę tak, że on wtedy straci przedmioty i mu będzie smutno. Dobra. Chyba, że policja się nie nabrała na ten... na kulczatki i nie wjechała. Co tam, słyszałem jakiś dobry głos. O kurwa. Coś się zahaczyłem o kogoś chyba. Ups. Zaraz jebnie mi ten samochód, pewnie też. Kurde, ale to był przypadek. O nie, zabili Jasia. Jak to się stało? Jak to się stało? Ja tak nic nie zrobiłem przecież. No nie, no Boże, znów mi w dupę mi koleś grzebie jakiś. Zacznijcie, ja nie lubię porywać kogoś. Nie wiadomo, kto na tym serwerze umie mówić przez mikrofon. Połowa osób w ogóle nie ma. To powinno być zakazane. Jak ktoś nie ma mikrofonu, to powinien w ogóle nie móc grać. Z połową osób to się nic nie da pogadać. Dobra, biegniemy. Z powrotem, kurde. Piotruś pan mnie okrada. Taki z niego, kurde, Piotruś pan. O kurde, jaki hajt przyjechał. Jakieś nielegalne interesy były. Się dziś nie wyspałem. No i co się tutaj stało? Proszę panu, proszę nie podnosić. Wytłumaczcie się. Dobrze, przepraszam. Co się tu stało, co? Przekłada. Dobrze, dobrze. Tutaj wybuchło auto. Czy to była twoja sprawka, Łukaszku? Nie, tutaj nie, to nie była moja sprawka. Co się dzieje? No dobra, a ty czym się zajmujesz, Łukaszku? Przyznaj się. Co się stało, co to był za... Ja nie jestem Łukaszkiem. Dobra, Przemek. Pewną relikwię. No, Przemek może być. Odzyskałem pewną relikwię.
tam ma ktoś jakąś relikwię. Jaką relikwię? Jasiu, Jasiu. Jaką relikwię? Jasiu, chodź masz, za mną. Masz prezent. Jasiu. To jest prezent. Boże, dostałem plecak. Jasiu. Panie stary, tylko no, tyle masz dla mnie? Tylko tyle i idziesz do idź do szkoły teraz. Idź do szkoły, powoli. Idziesz do szkoły. Dobra, Jasiu. Idę. Jasiu. No idź do szkoły. Idę. No odwróć się, no tyle mnie chodź, co za kolor. No idę, Rifleman, 700 meters. Ale ja nie chodzę do szkoły. Mam takie miejsce. Za mną chodź, bo ty chyba nawet nie wiesz, gdzie jest szkoła. Idę. Panowie, ludzie. Idę. Chodź za mną. Jasiu, chodź za mną. Mam różowy garnitur. Mam takie wyświętą relikwie. Przecież już mam jedną broń. A, tu jest szkoła. No naucz mnie, naucz mnie. Chodź szybko, ja cię nauczę. Gdzie jesteś na górze? Gdzie jesteś? Tutaj na górze jesteśmy. Na górze? Idę na górę. Ma ktoś jakieś chemlighta, żeby tu rzucić? Jasiu, gdzie jesteś? Tutaj u góry. Niestety nie. Przemku, czy no, to ty? No dobra, naucz mnie. Przemku, czy to ty tak, teraz? To ja. Musisz zaśpiewać piosenkę. Cicho, kurwa, pedale. Jakiego pytonga? Przemku, dobra. Przepraszam, że musiałem się brzydko odezwać, ale mnie zdenerwował. Dobra, teraz śpiewam. To musi być... Jestem pedałem, turu tu 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 tu. Dobrze. Nie, każdy, kto będzie śpiewał brzydkie... Kto będzie śpiewał brzydkie piosenki, to będzie miał strzał w głowę, bo tak nie wolno robić. Co za przemek. Ja na pewno nie będę śpiewał brzydkich piosenek. Na pewno nie takich piosenek, kurde. Przemek musiał zginąć. Co za Przemek. Już nie miał co wymyśleć, nie? Jasiu, te dzieci co są po prostu zryte. Pistolet święty. Szybko dajesz, bo nie mam amunicji w tym już. Dropnij coś. Chodź tu. Masz twój święty pistolet. Relikwię twoją. To jest właśnie on, z celowniczkiem. Tak jak go zapamiętałem. Nie. Zdajcie wam sprawę, że Gołd nie. Specjalnie dla ciebie go odzyskałem. Właściwych rąk diabła. Tutaj jest szkoła. Tam policja. Uważajcie, bo tam policja jest. Uciekamy, uciekamy. Czy to jest nasz transport na dziś? Wsiadaj. Ale rozwalone ma koło. Niby bez koła jeździ. Proszę zatrzymać. Chyba nas ścigają. Jasiu, jedziemy. Jedziemy, ktoś krzyczy, szybko. Ktoś do nas coś krzyczy. Ignoruj go, uciekamy, uciekamy. Uciekaj. Do Nibelandii. A to jest Piotruś Pan. Fuck, policja nas goni. Fuck. Panowie. Ba. Nie poddamy się nigdy. Jest 100%. Nie prowokuj policji. To nie jest policja! To jest jakiś rebelian dobry! Nie, to jest policja! Panie, liczba do jasnej cholery! Proszę nas zostawić, panie policjancie! Jesteśmy niewinni! Ja policjant pokój! No jesteś... Nie. Jakim jest? Jesteś ja policjantem? Nerwuję, to pójdzie jeden strzał. Czy ty jesteś policjantem, czy nie? Panowie, ja chcę panu nie jest policjantem wziąć, chyba. Co nam ja chcesz nie wziąć? Wezmę panu ładnie. Wezmę panu ładnie, wywiozę. Gdzie nikogo, nikt pana nie znajdzie, okej? Okay? Się zaczęło. Spokojnie, proszę, ja nie mam zegarów fera, spokojnie. Chuj zgubił nas, albo ma Nocto. Nie wie, gdzie my jesteśmy. Panowie. Kurwa. Ja bym tutaj bardzo chętnie, nie? Czemu my tak się znajdujemy? Tu nas nie ma. Nie widzisz nas. Proszę. Nie ma nas tutaj. Nikogo nie ma, to nie wiem. Nie sprawdź, to nie wiem. Nie siedzisz tylko w kawali. Ja bym was prosił. Możecie pójść na do Sofii. Złone miasto. Polecam. Ja jestem starym drzewcem. Tu nikogo nie ma. RPGa i kamizelkę i mochołka, to pogadamy. Mochołka? Nikt mnie o mochołka nie prosi. Jestem duchem brzoskwiń, proszę opuścić ten sad. Uuuu.
Proszę opuścić sad. Musimy się stąd wyczołgać. Chyba nas nie goni. Nic nie widać, tak ciemno. Musimy uciekać. Prześliznęliśmy się jak dżubnica. Drodzy do naszej hasjendy. To tu się urodziłem, w tym pokoju. Albo nie w tym, nie. To pomyliły mi się domy, przepraszam. Przepraszam, urodziłem się w innym domu. Kurde. Kurde. On tam chyba jeszcze gada do mnie. Nie skapnął się, żeśmy już uciekli. Znaczy, że już uciekłem. Jednak dżownica, kurde, wyszła. Wypełzliśmy normalnie, idealnie. Wiecie? Oh, fuck. Jakiś helikopter tam ktoś urodził. Dobra. Tak, to jest właśnie tu. Tu się urodziłem, w tym domu. Teraz już tu nic nie ma. Mamita już nie żyje. I padre też nie żyje. Ale miasto i ja żyjemy. Dlatego poprzysięgłem, że pókim żyw, nie pozwolę, żeby Kavala była miastem legalnych interesów. Musi być nielegalna zawsze. Tak obiecałem Pepito, mojemu bratu, który zginął w akcji marihuaninowej, i Żmijowi i Goniowi. A teraz możemy spać.